Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, jesteśmy w kolejnym odcinku, gdzie chciałabym się zająć innymi zadaniami. Spróbujemy jeszcze kontynuować questy, które mi gdzieś zalegają, czyli na przykład ten browar klasztorny, bo mieliśmy się zgłosić jeszcze raz do Sargona po jakimś czasie, więc spróbujmy tego questa ruszyć dalej. Oprócz tego mamy sprawę, jak idą prace. Brakuje nam narzędzi i drewna. Co prawda mają tu dobre piwo, ale narzędzi żadnych. Przynieś nam 3 młotki, 3 piły i gwoździe. A skąd ci je wytrzasnę? Nie wiem, to już twój problem. Ta, nie pomyślałam o tym. Oczywiście sprzedałam te wszystkie rzeczy, nie? No niestety, dupa czasami blada. Ale okej. Okay. Sargon. Dobrze, że jesteś. Znów mam dla ciebie robotę. Co tym razem? Nasze piwo nie jest tylko na użytek własny, więc chciałbym, abyś poczęstował kilka osób poza klasztorem. Niech podzielę się swoją opinią na jego temat i miejmy nadzieję, że dzięki temu potencjalni klienci dowiedzą się, jakie jest super. Więc chcesz, żebym po prostu rozdał kilka kufli? Przede wszystkim zależy mi na opiniach, ale tak. Jeszcze jedno, jeśli odsprzedasz to piwo jakiemuś karczmarzowi lub sami wypijesz, będziesz miał duże kłopoty. Skoro mi nie ufasz, to dlaczego mi to zlecasz? Ponieważ na razie nie chcemy, aby ludzie wiedzieli, że jest nasze. Rozumiem. Wspaniale, oto 6 kufli, a teraz ruszaj. 6 kufli, tak? On ma tutaj te pojedyncze piwa, które ja mu oddałam. Zajebiście. Okej, środkowa dzielnica. Jak my stoimy z tymi sprzętami? Bo co prawda ja młotki i piły sprzedałam. Mam jeden młotek. Mam jedną piłę. Niestety nie pamiętam, komu ja to opychałam. Jest moja mapa oczywiście. Tej wiadomości lepiej by ją było wyrzucić. Nie otwierać. To na szczęście nie ta, która powoduje umieranie. A tak, bo ja przecież wtedy użyłam Marvina. Dobra. Mapę też możemy otworzyć, co prawda już ją znamy, to jest nasza mapa. Zobaczmy pozostałe zadania, bo póki pamiętam. Kasanowa poszukiwany, topór będzie przy porcie. Szkatułka z trollowca, kurde, nie wiem jak to ruszyć. Nie spotkałam jeszcze ludzi, którzy mogliby się tym zająć. To też będzie przy porcie. Pierścień wataszki na razie nie da rady. Mandycki posłaniec to jest krep. Chaty w rozsypce, to trzeba by wrócić w sumie do miasta chyba. Dobra, to weźmy naszego zioma i chodźmy po prostu do miasta, no. Nic więcej chyba nie uda nam się zrobić. Raczej z tym wszystkim. Dzień dobry, witam. Markus, zabierz mnie do miasta z powrotem. I ogarniamy kolejne rzeczy. Przy okazji, jak będziemy w mieście, to nauczymy się też co nieco. Mianowicie w siłkę damy na pewno. Zaraz też będziemy mieli kolejny poziom. No a te młotki i piły trzeba będzie pewnie kupić. Dobra, mamy tutaj targowisko. Czy ja coś tu potrzebuję? W sumie... Arda, może ty masz takie rzeczy, co? Piły, młotki i tym podobne. Niestety nie ty. Możemy się rozejrzeć po targowisku. Handel, piły, młotki, nic z tych rzeczy. Kiszot na pewno nie będzie miał takiego czegoś. Ramona też wątpię, ale możemy zerknąć, czy miałaby piłę albo młotek. Ma piły i to chyba dlatego, że je odsprzedałam i ma młotki. Dobra, to brakuje nam tylko gwoździ. Spróbujmy może u Ahusa z gwoździmi. No bo jednak jest kowalem, więc może by nam zrobił gwoździe, a jak nie, no to może Wieland na dole? On miał na imię Wieland, nie? Chyba tak. W sumie tutaj też mamy za niedługo drogę do portu, musimy pokonać. W sumie jest co, daj mi, co ty tam masz. Szczotkę mi dał, dobra. Ja sobie to przynajmniej później sprzedam. Masz na sprzedaż gwoździe? Nie, nie mam. Zapytaj Olafa. Gdzie mogę znaleźć Olafa? Olaf jest na farmie Orina. Jeśli tam zajrzysz, pozdrów go ode mnie. Ajajaj, no nie masz naprawdę. Nie idzie u ciebie kupić młotku, znaczy młotków. Zaraz, pokaż tą broń. Pod siłę. Spoko kosa.
Stalowe pręty. Nie potrzebuję chyba stalowych prętów. Ok, chaty w rozsypce, a browar. Może ty byś się napił piwa? O, ok, nie, nie napiłbyś się piwa. Zaryzykowałabym w karczmie, ale to chyba trochę głupie, nie? Tak trochę. Wiecie, wchodzę do karczmy, gdzie serwują piwo, a ja tu rozdaję całkiem inne piwo i w sumie to takie głupie. Ale z drugiej strony, dlaczego by nie? A może taki Dex by się napił takiego piwka? No nie. A może Jackass by się napił? Nie. Jan? A ty czym? Życzę mi jego poranka. Dobry. A ty jesteś handlarzem? Ja cię pierwszy raz widzę na oczy. On rybami handluje. What the fuck? Skąd on się to urwał? Pierwszy raz go naprawdę widzę na oczy. Chyba, że ja mam takich zamożnych piwem. O! Chciałbyś trochę piwa? Rozdajesz za darmo piwo? Dlaczego nie? Chcesz? To nie odmówisz. Dobra. To zamożnym mamy dawać. Jak smakuje? Super. To zamożnych obywateli tu jest trochę. Chciałbyś trochę piwa? Rozdajesz za darmo? Tak. Nie odmówię. Jak smakuje? Smak mógłby być bardziej intensywny. Poza tym jest niezłe. Dobra, drugie piwo rozdane. Tu jest Kiszot. Trzeci zamożny obywatel. Wyglądasz na spragnionego. Zgadłeś. Piwo, dawaj. Jak smakuje? Na pewno nie jest to zwyczajne piwo. A to już zaleta. Dawaj, proszę bardzo. Wyglądasz na spragnionego. Co powiesz na ten temat? To nie jest zwyczajne piwo. No super. Okej, czyli tutaj nakarmiłam już zamożnych obywateli, ale tu jeszcze pewnie są jakieś obywatelki, nie? Zamożne. Może one by się napiły piwa? Tu jest jeszcze jakiś obywatel. Wyglądasz na spragnionego. Co powiesz na temat piwka? No nie jest zwyczajne piwo. Dobra, super. To jeszcze jedna osoba mi jest w sumie potrzebna, taka zamożna, i możemy spadać stąd chyba. Lucy God, czy ja mam do odebrania 31 robaboli? Ile mam robaboli teraz? Dużo chyba. 43. Wiecie co? Wymiana robaboli, bo on tu ma takie ciekawe rzeczy. Jak na przykład bransoleta antidotum i myślę, że sobie to weźmiemy. Ma też 7-milowe buty. Pytanie, co nam da jedno, a co nam da drugie? Dlatego zrobimy zapis. Spróbujemy wziąć... A może tutaj są jacyś ludzie jeszcze, którym mogę dać piwo? W sumie jeszcze jednej osoby tylko potrzebujemy. Tu jest kabareciarz. Czy ja sprzedałam mój łuk? Nie, po prostu mi go z jakiegoś powodu zdjęło. Dobra, bo ja zrobiłam tego sejwika i w ogóle. Spróbujmy wymienić robabole na 7-milowe buty. Co one dadzą mi? Zobaczmy. Czas trwania minuta. Na krótkotrwały sprint. Nie, no to dobra, to buty to jest najlepsza rzecz, co możemy wziąć. Strażnicy, Seradan. Tu są jacyś ludzie jeszcze. Dzień dobry. Ty już piłeś piwo, a ty chcesz może piwo? Chciałbyś trochę piwa? Za darmo? Tak. Co sądzisz? Mogłoby być bardziej intensywne. Dobra, rozdaliśmy piwo. Chaty w rozsypce to do Olafa mamy iść. Bandycki posłaniec to do Krepu. To moglibyśmy wziąć Ardama. Tylko zanim wezmę Ardama, to jeszcze pójdziemy do Corteza. Ja mam siły aktualnie 13, więc cały poziom możemy władować w siłę. Siłą i zręcznością 5 i 5. Pewnie się część z Was może zastanawia, po cholerę ja się uczę siły, bo przecież no po co? Po to, że warto mieć 30 siły chociaż, bo to już daje nam jakieś większe potem obrażenia z broni. Ardam, gdzie możesz mnie zabrać?
dowolnego obozu oczywiście. I patrzcie, dalej możemy, kurde, sprintować. To się mega przyda, bo te buty się odnawiają oczywiście, nie? Także to jest akurat mega spoko. Teraz tylko, żeby się nie pomylić i pobiec prosto do krepu. Bo ja mam skłonności do błądzenia. Na szczęście chyba nie tym razem. Spróbujmy się dowiedzieć... Okej, już mi to minęło, ale i tak nam się bardzo to przydało. W sumie możemy tak na stop tych butów chyba używać. Dobra, Bruno, bo mi się coś bardzo nie podoba z tobą. Zabiłeś go? O co ci znowu chodzi? Wiadomość dla Furaxa była zatruta, zginął otwierając ją. Uspokój się, życie jest jak pastwisko owiec, czasami słabe ogniwo po prostu ginie. Poza tym koniec końców to ty go zabiłeś. Na twoim miejscu poszedłbym już w swoją stronę, w innym wypadku i na ciebie znajdę rozwiązanie. Trzymaj, oto nagroda. Mimo wszystko się spisałeś, nie powinieneś już ze mną rozmawiać. Okej, co on w sumie powiedział? Dostałem jakieś pieniądze, z tego co widzę. Mamy też nowy poziom. A co za tym idzie, moglibyśmy przeskoczyć próg punktowy, jeżeli chodzi o broń jednoręczną chyba. W ogóle widzę, że mi coś pozdejmowało tutaj. I myślę, że sobie właśnie tak zrobimy, żeby to przeskoczyć. Czyli tak do miasta musimy wrócić. Zobaczmy, browar, chaty, pierścień, wataszki. Dobra, wiecie co? Założymy z powrotem 7-milowe buty. Czyli to ma jakiś cooldown. Okej. Dobra, może być w sumie. Całkiem to jest logiczne, nawet mi to pasuje. Zaraz, nie, no dobra. Znaczy, w sumie moglibyśmy podskoczyć na farmę Orina po te gwoździe, żeby te questy skończyć. Ale chwilowo to my i tak musimy wrócić do obozu. Nie znalazłam żadnej szybkiej podróży do portu. Jeszcze. Ale myślę, że to się za niedługo zmieni. Dzień dobry, bardzo, witam. Tu są jakieś rzeczy. Ciemne grzyby. Wiecie, że ja dalej nie mam chyba żadnego wytrycha, kompletnie. I to jest trochę zabawne. W sumie nie wiem nawet, kto handluje wytrychami. Gorzej jak Furax, bo od niego już nie kupię żadnych wytrychów. Wiecie, pierwsza umiejętność, której się nauczyłam, to otwieranie zamków, a w tej grze jeszcze nie otworzyliśmy żadnego zamka. A czy ktoś tutaj uczy siły? Bo nie pamiętam. Uczył ktoś siły, nie ten kowal tu? Ale nie, on jak już to chciał kasę za to, nie? Chyba, że Gorok uczył siły. Tak, uczył siły. Tylko zaraz, bo ja chciałam przeskoczyć próg punktowy do broni jednoręcznej. A to może Flint by mnie nauczył, ale w sumie teraz, jak już mam Ardama pod nosem, to możemy wrócić szybko do miasta i mieć to z głowy. Dobra, teraz do Corteza. Sejwik szybki. Czy ja coś potrzebuję zrobić jeszcze w mieście? Nie wydaje mi się, żebym coś tu potrzebowała zrobić. Cześć, Cortez. Ucz mnie. Walka bronią jednoręczną. Jeden punkt. I teraz mamy punktów 34, ale mamy broń. Czyli teraz robimy 5%. I przeskoczyliśmy próg punktowy. Dodatkowo gra mi już podniosła dwurękę. Zarąbiście. I teraz zostały nam 4 punkty. To w sumie moglibyśmy to władować w siłę. Ucz mnie popracować nad siłą i mamy tak. 1, 2, 3,
i 4. I będziemy się przygotowywać do tego, żeby też próg punktowy, jeżeli chodzi o siłę, przeskoczyć. 27 siły, 0 punktów. Wydaje mi się, że dobrze to robię. Na razie w zręczności więcej i tak nie potrzebujemy. Bo ja się na razie nastawiłam typowo na broń, niekoniecznie na łuk. Potem będziemy mogli coś tutaj pomajstrować. Jak będziemy mieli na fajnym poziomie broń, to będziemy mogli rozwijać łuk, żeby to miało trochę więcej sensu. I teraz tak, do portu trzeba się udać. Zaraz. Mapa. Moglibyśmy wrócić do klasztoru, ale wiecie co? Pójdziemy jeszcze do Orina. Bo zależy mi na tych gwoździach. Do Orina akurat mógł mnie zabrać strażnik, ale to już się przejdę po prostu przez las. Szczególnie, że zależy mi też, żeby coś trochę podekspić. Spróbujemy też znaleźć ten topór, bo już wiem, gdzie go mniej więcej szukać na mapie, także też będzie już łatwiej. Zrobimy dzięki temu zadania. I powiem wam, że jak skończymy robić zadania w klasztorze, to myślę, że dołączymy do jakiejś frakcji, bo to nam chyba nie będzie utrudniało dołączenia do... W sumie gdzie ja jestem teraz? A, przecież farma Orina jest po drugiej stronie. Ja to mam naprawdę mózg, jak nie wiem. Ale to idziemy po topór w takim razie. On gdzieś powinien być tutaj niedaleko. Musimy wejść tutaj bliżej w las. Tu są jakieś itemsy porozwalane. Bardzo dużo szczurów. Na szczęście one nie powinny sprawiać kłopotów. A wręcz przeciwnie, będziemy mieli z tego ekspa, nie? Tu jest coś pod tym wozem. Nie mogę tego za bardzo zebrać. To wygląda jakby... Tam są kretoszczury. Czyli patrzcie, ja byłam całkiem blisko tego topora, jeżeli o to chodzi. Mamy też jakąś studnię. W sumie jak idę do portu, to moglibyśmy się zająć kwestią tego zaginionego nowicjusza. Tu są w sumie jeszcze kretoszczury. Ja bym się ich chętnie pozbyła, bo to kolejne punkty doświadczenia będą. Za dużo czasu spędziliśmy na robieniu samych w sobie zadań i to trochę boli. Aktualnie największym zagrożeniem są w sumie krwiopice, bo jak mnie zatrują, to nie będzie miło. Proszę bardzo, kolejny procent w walce bronią. Teraz tak, żeby się nie pogubić. Bo już się gubię. To było tutaj? Zaraz, bo tu jest właśnie taka kotlinka, którą bardzo łatwo przeoczyć, a ten topór gdzieś tu powinien leżeć. Mamy posążek Adanosa. Jest też jakiś cmentarz. Niestety, ale musimy wejść tu. Mam tylko nadzieję, że nie będzie szkieletów, bo jak będą, to będziemy mieć kłopot. Naprawdę duży. Czy jestem w stanie? Jestem w stanie, dobra. Nie no, w porządku. Tutaj są tylko wilki, które się biły ze szczurem. Dobra, bagienne ziele. Są dziki, jak widzicie. Dosyć dużo ich nawet jest. Dobra.
Ale my jeszcze sobie sprawdzimy te okolice trochę dokładniej. On, że tak powiem, mówił o dzikach, nie? No i niestety, ale ten topór jest bliżej tych dzików. Ty tam cieniostwór śpi. Co prawda młody cieniostwór, ale jednak. Aj, 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 nie spodziewałam się tego, że będzie tak trudno. Gorzej, że te dziki, one ruszą na mnie wszystkie, nie? Znaczy, w sumie jestem w stanie. Wiecie, bo to jest tak, że czasami się trzeba. Jak mi już wchodzą kryty, to już jest naprawdę dobrze. Okej. Dziki ubite. Co prawda dostałam dosyć solidnie. Mamy złoty pierścień. Gdzieś go znalazłam po drodze. Dobra, wypijmy sobie taką większą miksturę i taką mniejszą może. Ajajaj, no naprawdę, powiem wam, że tutaj się trzeba wepchać. Trochę się cykam, bo leży topór. Niedobrze, bo ten cieniostwór też się na mnie. Ajajaj. Będzie dętka chyba zaraz. To nie tak miało wyglądać, cholera jasna, no. Gdyby nie ten cieniostwór, to by było dobrze, bo on niestety się zraszował na mnie. Wstała tam Menda, widać przecież. Ja potrzebuję same dziki. Bo z cieniostworem to sobie nie damy rady. Na pewno nie w grupie. Mimo, że to jest młody cieniostwór i tak dalej, to musimy go mieć solo. Bo tutaj jesteśmy w stanie sobie w miarę poradzić, po prostu trzeba liczyć na kryty. Najlepiej właśnie, gdyby one atakowały. W tym samym czasie. Dobra, wypiję taką dużą. Tego cieniostwora też trzeba będzie załatwić, co prawda. Pewnie damy radę zebrać topór i z nim tutaj. Ale nie wiem, czy chciałabym ryzykować. Dobra, mamy jakąś. No właśnie. Ała. Niedobrze, bo tu jest woda. Na spokojnie sobie damy radę. 300 expa jest za takiego cięstworka, a z niego jest normalnie skóra. Mamy topór, moi drodzy. Zarąbiście, bo wlazłam w bagno i się bałam przez chwilę, że na marne tu wlazłam w sumie. Tu się da wejść i tam na bank jest coś wartościowego. Smoczy korzeń. Superowo. Dobra, zaraz tam będziemy chyba spadać. Tam są wilki. Chyba mają też ze sobą jakiegoś przywódcę stada, bo jeden jest szary. Ale to nie zmienia faktu, że może. Chociaż nie powiem, kusi je wybić. Bo ich dużo tutaj nie ma, ale z drugiej strony. Po co kusić los? Dajmy sobie trochę siana i chodźmy stąd.
Dobra, jeszcze potrzebujemy naszego nowicjuszka znaleźć. I to też myślę, że nie będzie duży problem. O, proszę, znalazłam jakieś obozowisko. Kim jesteś? Thorwald, myśliwy, żyje z tego, co ofiaruje mi matka natura. Co tu robisz? Właściwie przeważnie jest tutaj dosyć cicho, nawet jeśli jest dużo wilków, dlatego mam tu dość często gości. A kto cię zazwyczaj odwiedza? Rekruci ciągle kogoś lub czegoś tu szukają. Czasami też przejeżdża karawana jadąca między kopalnią złota a miastem. Z pewnością wiele rzeczy trafia w twoje ręce, czyż nie? Mam rację. Możesz zdobyć dla mnie trochę trollowca, nie obchodzi mnie skąd, po prostu potrzebuję tego drewna. Popytam w okolicy i zobaczę, czy uda mi się je dostać, wróć później. No i mamy, kurde, trollowiec. Nice. Tu są jakieś strzały zajebiste. Nie wiem, czy ktoś obrazi za to, że sobie to wezmę wszystko, bo tu jest niezła rzecz. Wybuchowe? Wreszcie mamy jakieś pochodnie, no niemożliwe. Okej, z Artusem nie możemy rozmawiać. Tutaj też jest dzięki Bogu łóżko, więc od razu możemy się przekimać do następnego dnia. I może uda się coś zdobyć, jeżeli chodzi o ten trollowiec. Zobaczmy. Udało ci się zdobyć trollowiec? Oczywiście, że tak. Odsprzedam ci go za jedynie 300 ropeli od kloca. Mam na stanie jedynie 6 sztuk. Wezmę jeden. Trzymaj. Szkatułka z trollowca. Ile ja tego potrzebuję? Dwa bloki tego cennego drewna. Ale topór. Dwa bloki. Powiem tak, no nie podoba mi się to za bardzo. A tu ja jakbym poszła, to gdzie dojdę? Na jakieś nieznane tereny. Kurde, no. Nie mam tyle kasy, a nie wiem, czy kupowanie dwóch to nie jest... Dobra, zapamiętajmy, gdzie oni są. Tutaj są. Okej, no to zróbmy tak, że na razie kupiłam jeden blok. W razie czego... W razie czego potem weźmiemy drugi. Ale w sumie on zaznaczył, że potrzebuje dwa bloki, nie? Tylko, że ja nawet nie mam gdzie teraz przyhandlować tego. Ciekawi mnie, gdzie to drewno w ogóle jest, bo ja kupiłam jeden kloc, tu jest trollowiec. Wiecie, tutaj nawet handlarza nie ma i to jest problem. No ale dobra, najwyżej kupimy drugi. Czy ja dobrze idę w ogóle, czy... W sumie no to chyba dobrze. My potrzebujemy iść tędy. No i muszę się rozejrzeć za tym nowicjuszem, nie? Wilki, dobra. Ścierwojady. Możemy akurat wybić sobie ścierwojady. One i dużo nie biją i w miarę się je szybko eliminuje. Już się nawet jakoś bardzo... Kolejny procent do walki bronią. Czy wy to widzieliście? Aha, bo to jest ziomal. Co ty tutaj robisz?
Ja jestem Izorn. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? W okolicy portu, ale jak się tu znalazłeś? Właściwie powinienem kupić pergaminy w porcie dla Parahora. Tak też zrobiłam, ale było już za ciemno, żeby wrócić do klasztoru. Poszedłem do tawerny i strasznie się schlałem. Potem chyba tam zasnąłem i lewa wywalił mnie za drzwi. Rano chciałem iść do klasztoru. Po drodze zostałem napadnięty i obrabowany przez bandytów. Nic nie mogłem zrobić. Byłem zbyt pijany, więc poszło im naprawdę łatwo. Po tym, jak bandyci dali mi spokój, stoczyłem się po ciemku z nasypu i musiałem być nieprzytomny przez długi czas. Z wysiłkiem wróciłem na górę, gdzie na szczęście mnie znalazłeś. Nie sądzę, żeby Parahor był zachwycony, gdy o tym usłyszy. Może mogę ci pomóc? Jedynym sposobem, w jaki mógłbyś mi pomóc, byłoby odzyskanie tego, co ukradli mi bandyci. Dopiero wtedy będę mógł wrócić do klasztoru. Nie martw się, odzyskam twoje rzeczy. Ale najpierw musisz powiedzieć, dokąd poszli. Poszli w kierunku lasu po drugiej stronie drogi. Tam muszą się ukrywać. Rozumiem, ale najpierw zabiorę cię do wieży strażniczej, żebyś mógł odpocząć. Resztą zajmę się sam. Dobra, zaraz. Bo znalazłam zioma. Gubim jagody. Co to jest? Młody cieniostwór. Idę go załatwić, bo tylko ma tak mało HP. Powiem wam, że 300 expa to jest naprawdę bardzo dużo. Ten mi trochę... I mam jakieś szczęście, bo teraz mi nagle kryty w niego nie wchodzą. Najlepiej jest tak właśnie klikać. No, jeszcze parę ciosów. Uff. Ej, no za tego było 180. I był naprawdę, kurde, wymagający. Nie rozumiem teraz. Dobra, to robimy szybką podróż. Ale gościu ma dziwny głos, nie? Dziękuję ci, o bandytach najlepiej porozmawiać ze strażnikami. Zostań tutaj i odpocznij. Dobra. Tu jest Harik. A tu jest zwykły strażnik. Będziecie mieli focha, jak tu wejdę? Tak. Dobra, wiecie co? Sejwika zrobimy stałego. Idzie na mnie najgorzej, nie? Bandyci ukrywają się w lesie, obrabowali członka klasztoru, więc mój kolega miał rację, usłyszał o grupie ludzi, którzy najwyraźniej udali się do lasu. Myślę, że są przy zniszczonym domu, dlatego potrzebuję twojej pomocy. Dobrze, jestem tuż za tobą. Co ty tutaj robisz? Strzegę drogi do kopalni złota i portu. Dobra, za mną. Ruszajmy. Dobra, tylko ja się wyleczę i możemy w sumie iść. Dobra. Coś takiego, co jeszcze mi da... Myślę, że sera możemy i chleba zjeść dosyć dużo. Sejwik i możemy lecieć. I teraz weź znajdź sobie bandytów. Tam są bandy... Ojeju. Niedobrze, bo coś czuję, że oni mi złoją. Skórę dosyć solidnie. No, pięcioosobowa grupa może mi naprawdę problem sprawić, szczególnie jak Harik się zbaguje. W niego trafiła. Dobra. Oni są dosyć leszczowi, ale myślę, że... Ty, pomóż!
O kurde, ten jeden lepiej się bije. Ajajaj. To nie było takie trudne. Wracam do wieży, do zobaczenia. Nie było trudne? Mordo. To było okropne. Ale dostaliśmy częściowo expa za to, więc dzięki Bogu. Ja się już nie będę męczyć całkowicie. Tu coś jest, jeszcze nie ma, bo już tu byłam. Dobra, to pogadajmy z mnichem. Dzień dobry. Mam twoje rzeczy. Poważnie, pokaż. Niesamowite, nie sądziłem, że zobaczę je ponownie. Teraz mogę wrócić do klasztoru. Nie przesadzaj, najważniejsze, że mogłem pomóc. Szkoda, że nie mogę z tobą się wybrać. Fajnie by było. Okej. Okay. Chaty, pierścień, przyjęcie na rekruta. Topór Unara. Zobaczmy. Najlepszym rozwiązaniem byłoby teraz wrócić, nie? Także chyba wracamy. Jak wrócimy do miasta, to możemy iść najpierw z Ardamem, bo tam mamy tylko toporek do oddania. A jeszcze zobaczymy, czy w mieście mogę dać ten trollowiec, czy trzeba będzie więcej tego. No bo jak więcej, no to trudno, to ogarniemy tego questa później. Chociaż no moglibyśmy wtedy ewentualnie na szybko też po ten trollowiec jeszcze pobiec. Ja i tak potrzebuję sprzedać trochę pierdółek. Także w sumie moglibyśmy też to ogarnąć. Sporo tego. Ale fajnie, bo nam się dziennik, wiecie, zamyka. Bo tam się będziemy mogli zająć już typowo zadaniami na farmach. I gdzie jeszcze? I w porcie. Dobra, idziemy najpierw do Johannesa, czy tam do Johanna, jak mu było, nie wiem, Joachima, Johanna, no do tego stolarza. Ja nigdy nie pamiętam, jak on ma na imię, więc nie przejmujcie się. Okej, nie ma go tu. Joachim, czy tobie wystarczy jedno? Mam surowce, dwa bloki. No to dupa. Dobra, to jak już tutaj jestem po tej stronie, to idziemy najpierw do klasztoru chyba. Nie mówcie mi, że ja go zostawiłam w klasztorze. Ale nie, to by było dziwne przecież, z jakiej racji? Nie wiem, idziemy najpierw z Ardamem w takim razie. Aj, po prostu nie ma teraz, dobra. To idziemy w takim razie w Kima, oni się powinni pojawić wtedy na swoim miejscu. Tu nie ma łóżka, nie ma. Tu są jakieś łóżka. O Jezu. Tu jest Elmar, ok? Wiecie co? Od razu możemy iść do jakiegoś kupca. Myślę, że możemy iść do naszego... Zaraz, bo ten będzie tutaj grał, nie? A nie, to nie Hartus, on sprzedaje mapy. Pomyliłam go z tym Chrystusem. Cześć, Garot. Ja mam dla ciebie skóry. Cieniostwora 2. 300 ruperi, nice. Dzik 75 i wilk 60. Nice. Teraz gdzie? Kończy nam się powoli czas, ale dosłownie powoli. Spróbujmy iść najpierw do wolnego obozu. Ja pierdzielę, gdzie ja biegam? Już się zagubiłam kompletnie. Ardam jest na swoim miejscu, dzięki Bogu. Co mi dasz?
Co? Roślina wręcz stworzona do wysłuchiwania. Zdrowie plus jeden mi to dało. Hej, ty. Dziena. Zabierz mnie do wolnego obozu. Unar, Unar, Unar sobie powinien się... Ty, lol, przecież Unara tu nie ma, on jest w kamieniołomie. Nie pomyślałam o tym. Ach, no dobra. Skleroza. To trzeba było się na Karla. Aj. Do Karla się zrespić. No dobra. Mamy toporek do oddania. W sumie poszłabym sobie tędy skrótem. To było tu. Nie, coś pokićkałam, nie? Gdzie był kamieniołom? A tam co jest? Wilki. To wiecie co? Moglibyśmy je zmieść sobie z planszy. Bo one coś jedzą. Jakiegoś zioma jadły. Serafis. Martwy mężczyzna. Aha, no dobra. W porządeczku. Tu jakiś dżin. Powiem wam, że czasami jeszcze się gubię. Czasami. Gdzie ten kamieniołom? Tu był. Hej, ty. Mam twój topór. Chyba żartujesz, sam zobacz. Rzeczywiście, był w lesie. Na pewno bym go tam sam nie znalazł. Powiesz dobre słowo Flintowi, tak to swoją drogą. Twoją starą broń. Podobno jak powiemy, że nic nie chcemy, to więcej expa, ale ja potrzebuję trochę więcej roperii teraz. Może 100 roperii? To wszystko, mam już tutaj swoje zasłużone roperii. Dzięki. Zaginiony nowicjusz, to trzeba oddać. Trzeba iść po szkatułkę. Dobra, to oddane. W krepie już nic więcej do zrobienia nie mamy. W sumie do klasztoru można by było na piechotę iść. To nie jest jakiś kawał duży. A czy moje buty już się... Pewnie tak. No oczywiście, że tak, dobra. Teraz tego, żeby dróżek nie pomylić sobie. Ale widzieliśmy, że mnisi skręcali tutaj, więc chyba jak pójdę tędy, to do klasztoru powinnam dojść. Bezproblemowo. Ewentualnie pomoże nam w tym mapa. Tu jest ten pierścionek, trzeba by go jakoś stąd wydobyć może. To jest jakaś ślepa droga. No tak, i to jest ta jaskinia. Tutaj też w ogóle jakiś mag biegał. Można by z nim zagadać. Co tu robisz? Badam i wykorzystuję magiczną moc kryształu w imieniu klasztoru i naszego pana Adanosa. Opowiedz mi o tym. Musisz wiedzieć, że kryształy to nie tylko błyszczące, dobrze wyglądające kamienie.
To magiczna moc prawie że lśnią. Wiranońska szlachta absolutnie uwielbia akcesoria wykonane z takich kryształów. Ale w tej dziwnej skale jest coś więcej, jeśli tylko wiesz, jak wykorzystać jej moc. Co masz na myśli? Kryształy mają różne właściwości w zależności od ich koloru. Czerwone mogą zwiększyć siłę fizyczną, a niebieskie manę. Jak widać, są tutaj tylko niebieskie. Niektóre nie są już tak niebieskie. Zgadza się, ich moc nie jest nieskończona. Tracą swój blask i są dla mnie bezużyteczne. To miejsce jest dość wyczerpane, więc nieustannie szukam nowych miejsc z kryształami. Czy mogę ci jakoś pomóc w poszukiwaniach? Wyglądasz jak poszukiwacz, a ja mam zadanie dla kogoś takiego. W pobliżu górnego wyjścia z tej jaskini znajduje się kryształowa grota ze wspaniałymi czerwonymi kryształami. Kiedyś byłem tam często, aby zebrać trochę. Z czasem moi bracia z klasztoru przestali ich potrzebować, więc nie zaglądałem już tam. Niedawno udało mi się poznać sposób na połączenie kryształów, w tym celu potrzebuję czerwonych egzemplarzy. Jaką gram w tym rolę? Niestety jaskinia jest teraz pełna goblinów. Te bezmózgie stworzenia lgną do wszystkiego, co świeci i błyszczy. Musisz się ich stamtąd pozbyć, abym mógł kontynuować eksploatację. Zrozumiałem, zajmę się tym. Bądź ostrożny, gobliny żyją w grupach. Nie stanowią większego zagrożenia pojedynczo, ale jeśli dopadną cię w stadzie, to zmienisz się w pokarm dla topielców. Jaskinia, o której wspomniałem, znajduje się na lewo od górnego wyjścia z tej groty. Na lewo, tak? To spróbujmy, może by się udało. W sumie. No, już widzę tą grotę chyba. Ajajaj, dobra. Ale jest szansa, że się to uda ogarnąć. Dzień dobry. Jak na razie to one sklepią prędzej mnie niż ja je. Szczególnie jak wilk się dołączy do nich. Ajajaj, jest ich tam więcej. Chodź tu. Dobra, bo ten wilczek też chciałby tu wejść, ale ma problem. Dobra, no żaden problem, wydaje mi się, żeby to ogarnąć. Tu są kolejne gobliniarskie, także okej. Tutaj już udało mi się ich trochę... Okej. Tylko teraz pytanie, czy tutaj trzeba zejść... Ano, chyba trzeba. Okej, ładnie. To w takim razie zbieramy te rzeczy. Kolejne. Są jakieś topielce. Ale są też i gobliny. Zobaczmy. Ale ich tam jest od cholery. Pogięło chyba kogoś. Powiem tak, bez wyleczenia to nie ma o czym. Mówić. Kurde, że też ja nie umiem gadów skurować, no nie. To by nam pewnie bardzo ułatwiło życie. Trochę przez to marnujemy sobie skórki. Ale exp jest czasami ważniejszy od skór.
No chciałabym się dostać do tej groty. Jak już tu zaczęłam zadanie, to je skończyć. Tylko obawiam się trochę takiej ilości goblinów. No bo kurde, naprawdę. No chyba, że będę miała takie ładne kryty jak teraz. To myślę, że wtedy nie. Chyba, że będą się działy takie rzeczy na przykład. Okej. Kolejny procent do walki bronią. Tu jest ich naprawdę bardzo dużo. No ale chyba się uda, no. Nie widzę żadnego większego problemu. Są kryształy. Nie zawsze łatwo je zebrać. Ale jest to w miarę. Da się? Super, zebrane. Ty, tam jest jakiś wypasiony goblin. O, jak on mi przywali, to mi się odechce. O kurde, ale on jest wyp... nie, nie, nie. Ja już, ja nie chcę, żeby on mi przywalił. Ale on jest ogromny. Uff. Pozbyłem się goblinów z jaskini Castora. Powinienem dać mu o tym znać. No, tak stary jeszcze nie do końca. Ale prawie. Ten już był trochę przegięty. Dużo mamy kryształków. Pika bojowa, czaszka. Goblińska duma, to jest jakaś broń? Bardzo możliwe, że tak. Tu są jeszcze jakieś goblinki. Ale to już nie jest kłopot. Powiem wam, że opłacało się trochę posiedzieć dłużej w mieście, bo dzięki temu właśnie przeciwnicy nam nie sprawiają większych kłopotów. Także pod tym względem się opłacało. Nie, tylko nie utykaj mi w kryształach, stary. Okej, czyli tutaj też wybiliśmy wszystko w sumie co do joty. Wężowe, o nie, trzeba będzie to potem powywalać. Dobra, to wracamy do Castora. I myślę, że spróbujemy jeszcze zakończyć dwa zadania w klasztorze aktualnie. Te chaty w rozsypce. No, trzeba iść na farmę Orina i zdobyć gwoździe. I tak naprawdę też już powinno być trochę lepiej z tym wszystkim. Witam serdecznie. Castor nie dał się siedzieć niżej. Hej, ty. Wróciłem. Widzę, przepędziłeś gobliny? Gobliny nie będą ci już przeszkadzać, od teraz możesz spokojnie pracować. Niech Adanos cię błogosławi, wykonałeś kawał dobrej roboty. W tej chwili nie mogę ci dać więcej zadań, ale przyjdź do mnie za kilka dni. Do tego czasu powinienem skończyć z nowym kryształowym eliksirem. Okej. To spoko. A my pędziemy do klasztoru. No i teraz pytanie, kto mi te wszystkie zadania pozlecał? Tego nowicjuszka. Nowicjusza to był Parachor. A w sumie piwo no to do Sargona, nie? Oj. Dobra, najpierw piwo. Zebrałem kilka opinii na temat piwa. Piwo mogłoby smakować jeszcze lepiej. Mogłoby? Chyba nie muszę coś tam zmieniać, ale dzięki za zrobienie tego. A co z moją nagrodą?
A tak, masz tu 5 butelek rzeźkiej bryzy, które tu uważyłem. Poza tym zawsze możesz kupić ode mnie piwo. Okej. Zaginiony nowicjusz. Gdzie był Parahor? Nie mam pojęcia. Tu był Marlon i Herbert. Parahor. Dobre pytanie. Słyszałem, co zrobiłeś. Wykonałeś dobrą robotę i powinieneś zostać za to nagrodzony. Niech Adanos cię chroni. Potraktuj to jako moje podziękowanie. Okej, nawet nie zdążyłam się zorientować, co on mi dał, ale bardzo dużo rzeczy dostałam. Awans na kolejny poziom znowu. Kilka zwojów. Browar klasztorny, grota, topór. Zobaczmy jeszcze to na szybko. Ta szkatułka strolowca, ile mamy kasy? Sporo. Tylko, że to jest po kompletnie drugiej stronie wszystkiego. Dobra, moi drodzy, no wydaje mi się, że chyba sobie zakończymy w tym miejscu. W kolejnym odcinku spróbujemy dostać się na farmę Orina po te gwoździe, żeby zrobić chaty w rozsypce. Wrócimy się do tego gościa, który sprzedaje trollowiec i kupimy jeszcze jeden blok. Ten pierścień Wataszki. Na północ od bramy miasta. Zobaczmy to. Północ od bramy miasta. Na mieliźnie. No to podejrzewam gdzie. To widać w miarę rozsądnie nawet. No i w sumie wtedy moglibyśmy się już zająć tymi zadaniami typowo na przyjęcie do jakiegoś obozu. Więc kto wie, może w kolejnym odcinku by się udało. Dobre pytanko, nie? Okej, moi drodzy, no wydaje mi się, że nie ma co przedłużać. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zachęcam Was też do dołączenia na grupie na Discordzie. Ja lecę montować dla Was ten film. No i tak jak mówiłam, taki mamy plan na kolejny odcinek, czyli szkatułka strolowca, chaty w rozsypce, pierścień Wataszki, zobaczymy, czy to jest mądre, czy nie mądre, żeby to robić. No i możliwe, że uda nam się dołączyć do któregoś obozu. Ale to też zobaczymy. Dzięki i cześć.